Gadamy z Tomkiem Romanowskim podczas gali KSW 59. Cześć Tomek. Hej, cześć. Przede wszystkim jak twoja dyspozycja zdrowotna? Ostatnio zmagałeś się z jakąś kontuzją. Tak, no jak... już jest okej. Okay. Zadowolony, szczęśliwy. Także jest już okej. Okay. Wracam, już wróciłem jakiś czas temu. Czekam tylko na potwierdzenie walki. Wjeżdżam jak pierdol w górę. A czy wiesz już, która to będzie odsłona KSW? Czy to będzie ta następna się ogłoszona? No, prawdopodobnie w maju, ale jeszcze nic nie wiadomo. Także czekamy. Jeszcze raz czekamy. Sam czekam. Jasne. A czy już wiesz, kto będzie twoim rywalem? No wiem, ale nie mogę ci za bardzo tego zdradzić. Nie, ja wiem, że nie mam, ale może jakieś delikatne wskazówki. No kurczę, ten. Okej. Okay. Nie, ale będzie rywal z zagranicy, będzie z Polski? No zobaczymy. Na razie jest jeszcze dopinane, także ciężko powiedzieć. I teraz jakby przyjmieć to, czy rywal będzie z zagranicy, czy będzie tutaj od nas z Polski. Ale już jakby kilka nazwisk dostałeś propozycji? Dostałem, mówię, czekam na potwierdzenie oficjalne, bo jeszcze sam nie dostałem mocy oficjalnej. A to co? Także... Te nazwiska, które dostałeś, cię zadowalają? Bardzo mnie zadowalają. Każde nazwisko mnie zadowala, mocne przede wszystkim, nie? Bo nie lubię obijać ogórków. Jasne. Także oczywiście każdego szanuję, kto chodzi do klatki, bo to nie jest lada wyczyn. Ale oczywiście celuję wiadomo jak najwyżej, chciałbym się bić z jak najlepszymi zawodnikami. Głód walki chyba duży, bo... Ogromny. Bo właśnie teraz miałeś walczyć ostatnio, a się nie udało. Nie udało się, trudno. A czy jakby walka z Michałem Michalskim dalej gdzieś chodzi ci po głowie, żeby to... Kurde, wiesz, jest bardzo mocnym zawodnikiem, jesteśmy koło siebie w rankingu, w rankingu polskim, także no co, no, będzie trzeba to, będę walczyć z Michałem, tak? A już jesteśmy jakby w mocnych przygotowaniach do tej kolejnej? Jestem w bardzo mocnych przygotowaniach i bardzo dobrze, mocno się czuję. No masz z kim trenować, tak? Michał Matyla, Tomek Narkun. Na pewno dobrze się dociągają. Tak, Michał fajnie, bo teraz wrócił, miał tam, borykał się jak tu Michał z kontuzjami po tych mocnych swoich bataliach. Także co, Michał powoli wraca, cieszę się, bo jest naprawdę w bardzo dobrej pozycji, aczkolwiek naprawdę jest w jeszcze lepszej dyspozycji niż powiedziałem, bardzo dobrej. Także naprawdę jestem fajnie, cieszę się, bo Michał bardzo dużo mi pomaga, to jest jako sparing mój partner, jako dużo dostaję od niego wskazówek. Także naprawdę jestem zadowolony, cieszę się, że wrócił i też na pewno jeszcze namieszam, bo to jest naprawdę charakterny zawodnik. Twoim celem na pewno jest walka o pas, na pewno chciałbyś zmierzyć się z Roberto Sandiciem, Robocopem KSW. Oczywiście, tak. Ale to jeszcze na pewno będzie kilka walk przed tym. No kilka, no. Kilka na kilka, to ja nie wiem, czy ja dożyję kilku. ale tak myślę, no z jedną, z dwie, po dwóch to wydaje mi się, że jak w ładnym stylu wygram, to powinienem Soldicza dostać. Jasne, rozumiem. A jak ty się zapatrujesz na kwestię tego, że byłeś w programie tylko jeden, wygrałeś go, a całkiem spora ilość chłopaków z tego programu teraz debiutuje. Jak ty spoglądasz na tę sprawę? No co, no normalnie, no wiesz, no widocznie KSW zrobiło też po to program, żeby wyłonić nie tylko jednego zawodnika, wiadomo, ja mam najlepszy kontrakt, ja wiesz, wygrałem główną nagrodę, a wiesz, a reszta zawodników po prostu, wiesz, też się spisała i tak dalej i wiesz, może zasłużyli na to, żeby spróbować swoich sił w KSW, nie? Nie, mi to nie do mnie jest pytanie, tak naprawdę. Nie, jasne, tylko ciekawe byłem, jak to patrzę, jak okej. Nie, mi to nie przeszkadza, no co ty, fajnie, że wiesz, byliśmy razem, mieliśmy tam jakąś przygodę i że też oni dostali szansę w KSW, bo wiem, jak bardzo im na tym zależało. Jasne, a jak wygląda teraz sytuacja twojego brata Sebastiana? No ta walka z Magardem bardzo, bardzo ciężka dla niego. No dobrze, żyje, wiesz, trzyma się dobrze, jest okej. Okay. A coś niedługo jakaś walka też dla niego się szykuje? Na razie zdrówko, na razie troszeczkę dba o zdrówko i jak wszystko dojdzie do normy, to na pewno go zobaczymy jeszcze w oktagonie. No dobra, to chyba z mojej strony byłoby na...